27 marca wspominamy świętego Ruperta. Rupert był pierwszym biskupem Salzburga. Należał do możnej rodziny franko-niemieckiej Robertynów, spokrewnionej z Karolingami. O pierwszych latach jego życia wiemy niewiele. Kształcił się w Niemczech, w klasztorze irlandzkim. Od roku 700 jako biskup misyjny przechodził obszary Bawarii po Regensburg i Lorch. Cieszył się sympatią księcia Bawarii, który udzielił mu pomocy koniecznej do jego pracy apostolskiej. Na ruinach rzymskiego miasta Juvanum, dzisiejszy Salzburg, założył opactwo benedyktyńskie i wystawił pierwszy w Austrii kościół pod wezwaniem świętego Piotra. Jako opat i biskup rządził nowo powstałą diecezją salzburską. Dla swojej krewnej, Erentrudy, Rupert wystawił benedyktyńskie opactwo żeńskie w Nonnenbergu, gdzie wkrótce Erentruda została opatką. Te dwa opactwa stały się prawdziwym błogosławieństwem dla Austrii. Rupert głosił niezmordowanie Słowo Boże, gromadził koło siebie kapłanów i obsadzał nimi ważniejsze miasta dla głoszenia Ewangelii i dla potrzeb duszpasterskich. Słusznie też zasłużył sobie na tytuł apostoła Bawarii i Austrii. Data jego śmierci nie jest pewna. Przyjmuje się 27 marca, około 720 roku. Został pochowany w założonym przez siebie opactwie w Salzburgu w kościele świętego Piotra. Święty Wigiliusz, jeden z uczniów Ruperta, przeniósł ciało świętego do katedry w roku 774. Równało się to z pozwoleniem na oddawanie czci publicznej. Zanim bowiem papieże nie zarezerwowali sobie prawa kanonizacji, czynił to miejscowy metropolita z biskupami, duchowieństwem i ludem. Święty Wigiliusz został także biskupem Salzburga, podniesionego niebawem do godności metropolii. O popularności Ruperta w Europie Środkowej świadczy to, że ku jego czci wystawiono aż 125 kościołów. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Ruperta, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.